Katarzyna Ciepielewska, dzień dobry. Kiedy męczyły nas upały po 35-38 stopni, z tęsknotą patrzyliśmy na północ naszych map w stronę Skandynawii i marzyliśmy, żeby choć przez chwilę poczuć takie łagodniejszy klimat, łagodniejsze lato, i udało się. Nisze znad Skandynawii zapewnił nam teraz chłodniejszą pogodę. Odczujemy to zwłaszcza w nocy. Noc będzie zimna, tylko 8-9 stopni od Suwalszczyzny po Mazowsze, niewiele cieplej na zachodzie i na ziemi łódzkiej, tutaj 10-11 stopni, do 12 na Podkarpaciu. Tutaj będzie najwięcej chmur, jeszcze opady deszczu i mgły, a to wszystko związane z frontem atmosferycznym, który znajduje się w tej chwili nad regionami południowo-wschodnimi. Natomiast wspomniany przeze mnie nisz z nas Skandynawii przynosi opady deszczu. W nocy popada na wybrzeżu, na Pomorzu, aż po Wielkopolskę. Będzie też mocniej wiało nad samym morzem, do 70 km na godzinę, w zachodnich regionach do 50, a wysoko w górach nawet do 90. Podobnie będzie jutro. Silny wiatr na zachodzie, na wybrzeżu i w górach nawet do 95 km na godzinę, i opady deszczu ponownie na południowym wschodzie i w Polsce północno-zachodniej. A na termometrach takie typowo skandynawskie lato. 14-15 stopni na Pomorzu i na wybrzeżu, a ten silny wiatr zwiększy odczucie chłodu. 16-17 w Polsce centralnej, do 18 na południowym wschodzie. I to jeszcze nie koniec takiego chłodnego lata, bo cały przyszły tydzień będzie chłodny. Do zobaczenia.